Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mam dla was kolejny odcinek z gry Feed and Grow Fish. Dzisiaj zagramy sobie w mapkę River, czyli w rzekę, i są tam troszkę inne rybki niż zawsze. Zagramy sobie w Deathmatch Unlimited. Zagramy sobie na normal, bo jeszcze na tej mapce nie graliśmy. Okej, tutaj nie zaczynamy jako Bibos, na mapce River zaczynamy jako Pirania, co jest całkiem logiczne. Dobra, nie ma co więcej gadać, oczywiście zaczniemy jako Pirania, więc wchodźmy do gry. Dobra, jesteśmy już w wodzie i tutaj z naszymi braćmi urodziliśmy się w takim oto miejscu. Jak wiecie, piranie są dość niebezpieczne i dość niemiłe. O, nawet tu jest prąd, super. Więc leci się z prądem szybciej niż bez prądu. Czy to są bonereksy? Nie, to nie są bon... Ale tu prawie nie da się pływać pod prąd, what? To jest ciężkie. O kurde, pajk tu pływa jakiś. W sumie pomyślałem, że jak gramy tutaj pierwszy raz i gramy na normalu, tam pajk już nas próbuje złapać i on jest kurde dużo szybszy od nas. Jednym gryzem nas zabił? Dobra, tak jak mówiłem, jako że zaczynamy tu jako pirania i jesteśmy na normalu, a normal chyba nie jest zbyt trudny, to postaramy się urosnąć piraniom jak najwięcej. Tu jest jakiś rak, więc raka trzeba tutaj niszczyć. Psz, on dużo bije, zabije mnie. Okej, więc widzimy już, że mapka rzeka jest dużo trudniejsza niż poprzednie. Tutaj wszystko możecie zabić dość łatwo. Bo nawet, co to są za ryby? Nie wiem. W ogóle nie odnajduję się na tej mapce jeszcze, ona jest taka duża. Tam jest jakaś rzeka, tu jest jakiś wielki zbiornik. Tu jakiś wodospad chyba, patrzcie. No, jest wodospad, super. No, więc jest naprawdę ogromna, znaczy przynajmniej tak się wydaje, potrzebuje trochę czasu, żeby się odnaleźć, wiecie, poprzednie mapki to były takie zazwyczaj okrągłe zbiorniki, gdzie dość łatwo można było znaleźć swoje miejsce, tutaj jednak tak nie jest. Myślę, że takie małe rybki będą dla nas dobrym pokarmem na początku, one raczej nie atakują, więc możemy je tutaj łatwo zniszczyć, tak, tak też o to chodzi. Tu jest w ogóle fajne żerowisko na tych rybkach, więc trochę powalczymy z nimi. Tu jest rak, na którego nie chcę już tutaj polować, bo jest dość niebezpieczny. Tam pływają jakieś ryby wielkie. Nie, to te. One jakoś skaczą tak śmiesznie, patrzcie. O, prawie było. Kurde, nie mogę go złapać, czy jej. Patrzcie, pirania jak gryzie, to tak fajnie rozszarpuje ofiarę. Gdzie tak się rusza? Co to tam takie wielkie pływało? To Bone Rex. On dalej tutaj jest, dobra. Myślę, że na razie popolujmy na te takie leszczyki tutaj małe. Żeby trochę podrosnąć. Tu leży jakiś kawałek mięska. Mam czerwone oczy. Zielono-czerwone. Dobra, udało mi się już wbić. O nie, on mnie zatakł, what? Te raki są jakieś kurde rakowe. Catfish, co on tutaj robi? Czy on się zaklinował? Czy ja mogę go teraz zjeść? Serio? Ale nie zbliżaj się mu do pyska, no co ty? Za dupę go gryź. No nie uciekł! Było blisko, ale nie wyszło. Atakujemy go. Czemu jestem w jego paszczy? Udało się! Dobra, trochę na nim urosłem, to trzeba przyznać, więc całkiem spoko. Chociaż no, wiecie, atakowaliśmy go w siódemkę. Więc to nie było jakiś wielki wyczyn, ale tak czy siak, zabiliśmy swojego pierwszego Bone Rexa na tej mapce. Tam był pajk. Ale nie będę się na niego porywał sam. Już jestem naprawdę sporą piranią. Mam 6 level, zaraz 7. Więc z tym już można może coś powariować nawet. Już zaraz też mnie będzie mnie stać na ten. Na Bone Rexa, więc będziemy mogli trochę poszaleć. Jak on skacze, wariat? Co on robi w ogóle? Chodź tu! Dobra, mam go. Łop! Zjedzony, level up i kasa. Gdzie jest kasa? Czemu nie dostałem z niego żadnej kasy? Muszę zjeść to mięso. Dobra, mam już kasę, więc spoko. No na razie, dopóki nie zginiemy, to jesteśmy tą piranią, bo
Coraz fajniej się nią gra. Mam już prawie 30 życia, widać, że jestem dużo większy niż inne piranie. Mam już 9 level, to już całkiem sporo. Tu jest Pike, którego ja bym chciał chętnie zabić. Jak już w locie na mnie tutaj paszczę, szczerze. One mają mało życia. Co ja już jestem lepszy, bo nie dość, że szybciej gryzę, to jeszcze robię praktycznie taki sam damage jak on, więc to o czymś świadczy. Czy to znaczy, że ja będę, kurczę, superior piraniom na tym serwerze? W tych wodach? Czy ja będę największym, najgroźniejszym trapieżnikiem w rzece? Może tak być. Postaramy się. Tylko jak coś mnie zaraz jakiś bone wreck złapie czy coś, to będzie nieciekawie. Joki wielki rak. Patrzcie na to. Lecę na niego. Nawet mnie nie chapnął. Ale był ogromny, czyli to jest prawda, że nie tylko ja rosnę w rzece, tylko inne ryby też rosną. Co jest całkiem fajną rzeczą. Ja już mam 80 tego golda, więc już nawet by na catfisha mnie było stać, ale mam 11 level piranią. Mówię, to się bardzo ciężko te ryby jest, patrząc, znaczy zwłaszcza kiedy jest ten prąd do dupy, bo ciężko płynąć pod prąd, nie da się praktycznie. Jestem ciekaw, czy jak będę już większą rybą, no nie, no bo jestem już całkiem dużą rybą, nie oszukujmy się, a dalej nie mogę płynąć pod ten prąd. Ile tu ich jest? Halo? Ale zaraz, ale on jest wielki, ja pierdolę. Ja myślałem, że tylko ja rosnę, ale to co on teraz odjebał? Martwię się, że nie dam mu rady, że on mnie pokona. Więc fajnie byłoby to zrobić z kolegami, ale myślę, że jeszcze wbiję kolejne levele. Tak do 20 przynajmniej. Jak będę miał 20 poziom, to myślę, że na niego się rzucę. Jak przegram, no to trudno, to koniec dzisiejszych zmagań. Ale jeżeli się uda, to znaczy, że wygram tą mapkę. Najsłabszą rybką, a potem będziemy już przechodzić tą mapkę na hardzie. Albo mi się wydaje, albo wszystkie ryby zniknęły. Bo tu już nic nie pływa. O dobra, coś znalazłem, ale to jest tylko jedna rybka. Pamiętacie, ile tutaj było rybek wcześniej? Dobra, to jest czas na spotkanie z Bone Rexem, ale niestety, no nie uda się. Mamy bardzo duży damage. O, udało się, wow! What? Byłem pewien, że zginę, ale Bone bił po 40 chyba. Ale ja mam 86 życia, ale też byłem po 30 ileś. Udało się zabić Bone Rexa, więc okej, teraz jesteśmy już superior po prostu, więc możemy walczyć i z Bone Rexem, ale jest jeden cel wyższy niż Bone Rex, czyli Catfish, który ma, kurde, żeby was nie skłamać, około, nie wiem, 300 życia, 280 życia, więc będzie trzeba, na pewno to, co głupiego zrobiłem w walce z Bone Rexem, czyli że wleciałem na niego tak centralnie z pyska i on mnie łatwo gryzł, więc nie powinienem tego robić. Byłem pewien, że przegram tą walkę, ale jednak się udało. Uuu, jest kolejny Bone Rex. Czyżby to jest czas, żeby go zaatakować? Ale nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Halo, halo. O nie, on mnie złapie pierwszy. Co się dzieje w ogóle? O nie, on mnie złapał. No co jest? Mam go, nie wiem gdzie go mam. Okej, zabiłem go, dość łatwo. Ale to co się działo z tym sterowaniem, to what the fuck w ogóle? Mam 20 poziom. Mam 20 poziom, no i co? Czas poszukać catfisha. Ja mogę nawet zjadać piranie. Wow. Czy zjadać? No mogę je wciągać, więc w sumie spoko. Znaczy dziwne, bo zawsze nie można było nawet wciągnąć swoich tych. Tu jest danger, bo są piranie. Oh! What? Co ja odjebałem? Dobra, więc macie pokaz mojej jakże wielkiej inteligencji. Był znaczek danger, ja po prostu myślałem, że to jest kontynuacja mapy, a nie, że to jest jakiś pierdolony wodospad, który mnie zabije, więc... Dobra, tak czy siak, 21 level piraniom, widzieliście ile pracy mi to zajęło, 40 minut nagrywania, żeby dojść do tego poziomu. Nie zabiłem catfisha, ale wszyscy wiecie, że i tak bym go zabił. Zabiłem wszystkie inne rybki, byłem po prostu największą piranią na świecie. No i było bardzo fajnie, bardzo fajna mapka, tylko że strasznie trudna, bo ten prąd jest strasznie wkurwiający, bo wiecie, nie da się przez niego przepłynąć praktycznie. Tak czy siak to jest chyba najciekawsza mapka, w którą grałem, więc wielkie, wielkie plusy dla twórców, że wydali tą mapkę. No i co, no i w następnych odcinkach będziemy próbowali na hardach, na innych rzeczach, może macie jakieś challenge albo pomysły, co możemy robić dalej. Ja na dzisiaj wam już bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to jak zawsze zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.